Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Kochani moi, mówiliśmy pierwszego dnia, jak bardzo ważne jest, aby nie być zgorszeniem dla świata z tego powodu, że nie umiem żyć miłością, która nieustannie wszystko wszystkim przebacza. Bo jak Słowo Boże mówi, miłość nie pamięta złego. To nie znaczy, że kiedy przebaczam, mam wykasować z pamięci to, co ktoś mi złego zrobił. Ale postanawiam, że jak przebaczam, to nigdy już do tego nie wrócę. Przebaczam, nigdy już tego nie wypomnę. To, co przebaczam, odcinam, koniec. Nigdy już do tego nie wracamy. To jest bardzo ważne, ponieważ nie można budować relacji z miłości z kimś, kto nieustannie ma zakodowane wszystkie krzywdy i zranienia, które ktoś drugi mu uczynił. Szczególnie jak mówiliśmy, jest to bardzo niebezpieczne, kiedy kultywujemy i nieustannie na twardym dysku przechowujemy wszystkie krzywdy współmałżonka. Jest rzeczą niemożliwą, żeby budować z kimś miłość w oparciu o to, że w każdej chwili, jak się zaczniemy kłócić, od razu otwieram ten plik z krzywdami i zranieniami, które mój współmałżonek mi zadał i wywalam litanię od początku. I za każdym razem jest to samo. Jest rzeczą niemożliwą, żeby budować tak miłość. W związku z tym umiejętność przebaczania i życia w przebaczeniu jest absolutną koniecznością, by budować miłość. I mówiliśmy, że mamy być tymi, którzy są rozpoznawani w tym świecie poprzez nieustannie natychmiastowe przebaczanie. Mówiliśmy o tym, że pojednanie jest czymś innym niż samo przebaczenie. Że pojednanie, do pojednania potrzeba dwóch osób, które nawzajem sobie przebaczą. Mówiliśmy o tym, że również osoba, która krzywdzi, szczególnie destrukcyjnie krzywdzi, jest również powołana do tego, aby tą krzywdę wynagrodzić, zadośćuczynić, pokazać, że naprawdę chce się poprawić. Więc cała ta kwestia dotycząca przebaczenia, pojednania, wynagrodzenia, zadośćuczynienia była tym pierwszym punktem pierwszego dnia naszych rekolekcji. Wczoraj mówiliśmy, jak bardzo ważne jest to, abyśmy żyli miłością, która nie szuka swego. Miłością, która nie jest egoistyczna. W ogóle, czy można miłość porównać do egoizmu? Czy w ogóle taka zbitka jest sensowna? Nie? Miłość i egoizm razem. Miłość, o której mówimy, miłość, która powinna nas wyróżniać, to jest miłość, która płynie z krzyża. Ojcze, przebacz, bo nie wie, jak bardzo mnie rani. Miłość, która nie szuka swego, czyli mówi, będę kochać, chociaż ty nie chcesz mnie kochać. Będę wierny, chociaż ty nie jesteś wierna. Zostanę przy tobie, będę przy tobie do końca, chociaż ty chcesz być z kimś innym. Że to jest miłość, która nie jest z tego świata. Ta miłość ma na imię Duch Święty i to jest miłość, którą objawia Jezus Chrystus w krzyżu do nas. On tak nas kocha i chce, abyśmy w Eucharystii, nakarmieni Jego miłością, tak kochali drugiego człowieka. I znowu, jeśli nie jestem zakorzeniony w takiej miłości, nie będę zdolny, nie będę miał siły, żeby tak kochać. W związku z tym muszę uświadomić sobie, że Eucharystia jest dla mnie wszystkim. Jeśli chcę każdego dnia kochać tak, jak kocha Jezus, chcę każdego dnia przebaczać tak, jak przebacza Jezus, jest rzeczą konieczną, abym codziennie karmił się Eucharystią. Mówię o tym w sposób dosyć radykalny, może was to zdumieć, ponieważ dla wielu z nas raz w tygodniu pójść na Eucharystię jest heroizmem dzisiaj. Ale uwierzcie mi, że szatan jest tak silny. Szatan skoncentrował się dzisiaj w sposób szczególny na tym, żeby zniszczyć każde rodzinę, każde małżeństwo. I pracuje 24 a na dobę 7 dni w tygodniu. To nie są te czasy, w których może, nie wiem, 20, 50, 100 lat temu wystarczył pewien minimalizm religijny, praktyk religijnych, żeby utrzymać Bożą łaskę. Ludzie byli zupełnie inaczej konstruowani duchowo. Dzisiaj mamy sytuację, w której naprawdę szatan jest bardzo, bardzo silny.
Jeśli my radykalnie nie wejdziemy w relację z Jezusem, jeśli naprawdę nie uczynimy Go jedynym i wszystkim w naszym życiu i każdego dnia i 24 na dobę, On nie będzie Panem Panów i Królem Królów, nie będzie Królem mojego ciała, mojej duszy, mojego ducha, nie ostanę się. Nie ostanie się moje małżeństwo. Nie ostanie się moja rodzina. Codziennie muszę zjeść posiłek, żeby mieć siłę. Zachęcam was do tego, szczególnie kiedy wchodzicie w trudny czas, kiedy wchodzicie w kryzys w swoim małżeństwie, kiedy walczycie o kogoś w swojej rodzinie. Codzienna Eucharystia jest koniecznością. Bo skąd masz brać siłę, aby tak kochać, tak przebaczać, jak kocha Cię Jezus i Jezus Ci przebacza? Skąd? Jak nie z pokarmu zwycięzców, którym jest Eucharystia. Jeśli Bóg w Tobie, któż przeciwko Tobie? Jesteśmy świątynią Boga. Dzisiaj Słowo Boże mówi o tym, że jesteśmy świątynią Boga. Jesteśmy tak warci, tak święci, ponieważ po trzykroć święty Bóg jest w Tobie. Skarby, to jest coś, co powinno być porażające dla nas w informacji i świadomości tego, że On mnie wybrał przed stworzeniem świata, abym był święty i nieskalany przed Jego obliczem. Z miłości przeznaczył mnie dla siebie, abym był Jego umiłowanym synem, umiłowaną córką. W nas Bóg mieszka zupełnie inaczej niż we wszystkich innych ludziach na tej planecie. Mówiąc teologicznie, muzułmanin, hindus, buddysta, wyznawca jakiejkolwiek innej religii, człowiek niewierzący, nieochrzczony jest stworzeniem Bożym. Potocznie mówimy, jest dzieckiem Bożym, ale teologicznie jest Bożym stworzeniem. Tylko chrześcijanie są tymi, których Bóg wybrał przed założeniem świata, aby z ich ciała uczynić swoją świątynię. Jego marzeniem od początku było to, aby być tak intymnie z Tobą, tak złączony z Tobą, bardziej niż mąż i żona, kiedy są jednym ciałem. Pamiętacie Dawida? Dawid chciał zbudować wspaniały, cedrowy, potężny ośrodek świątynny dla Boga Jahwe. Prorok Natan przyszedł do Dawida. Dawid podzielił się tym pomysłem z nim. Prorok Natan mówi, to jest świetny pomysł. Zbuduj świątynię swojemu Bogu, którego tak kochasz, tak miłujesz, tak Go uwielbiasz. Najpiękniejszą świątynię pod słońcem tamtych czasów. I wydawało się to w sposób oczywisty, oczywiste, że to jest wola Boża. Ale jakie było zdumienie proroka Natana, kiedy Bóg przychodzi do niego i mówi, czy pytałeś mnie, czy ja chcę mieć taką świątynię? Od początku pragnieniem Boga było zamieszkać blisko człowieka. Jest Emanuelem, Bogiem z nami. Nie? Pamiętacie namiot spotkania? Mojżesz otrzymuje wizję, jak ma wyglądać namiot spotkania z Bogiem. Widzi tą wizję w niebie i odwzorowuje ją na ziemi. Kiedy Mojżesz wchodził na spotkanie z Bogiem, do namiotu spotkania, obok była Arka Przymierza. Bóg chce spotykać się z nami przy Arce Przymierza. To jest pomysł Boga na spotkanie z człowiekiem. Arka Przymierza. Przebłagalnia. Przebłagalnia, czyli przebłagam, chcę przepraszać, żałować całym sercem za moje grzechy. Nie może być spotkania z Bogiem, kiedy jestem człowiekiem grzesznym. Pamiętacie, Uza jako grzesznik chciał nawet dobrze, nie? Dotknął Arki Przymierza i padł martwy, bo grzesznik nie może dotknąć po trzykroć świętego Boga. Padł martwy. Dlatego musi być przebłagalnia elementem, przestrzenią naszej modlitwy, w której spotykam się z Bogiem. Bardzo często ludzie, którzy mówią do mnie, proszę księdza, ja nie doświadczam Bożej miłości.
Wielu ludzi szuka korzeni tego braku doświadczenia Bożej miłości w swoim domu, w swoich rodzinach. I często tak jest, nie? Że my nakładamy na Boga pewną nakładkę wynikającą z deficytów miłości w naszym domu. I myślimy, że też na miłość Boga trzeba zasłużyć tak, jak na miłość rodziców. Trzeba spełnić mnóstwo różnych kryteriów, żeby Bóg mógł mnie pokochać. Ale bardzo często jest też odwrotnie, że nie doświadczam Bożej miłości, ponieważ bardziej wybieram grzech niż Boga. Ponieważ dla mnie inni ludzie są ważniejsi niż Bóg. Mojego męża, żonę, dzieci, pasje, zainteresowania, pracę kocham bardziej niż Boga. I to jest najbardziej murujący grzech, który dosłownie powoduje, że nie mogę doświadczyć Boga. To jest grzech bałwochwalstwa, kiedy kogoś lub coś stawiam wyżej nad Boga w miłości w moim życiu. Nawet nie obok, nie? Bo dokładnie to przykazanie mówi, nie będziesz miał cudzych bogów obok mnie. Tak samo kocham mojego męża i tak samo kocham Jezusa. Tak samo kocham moją żonę i tak samo kocham Jezusa. Tak samo kocham moje dziecko i tak samo kocham Jezusa. Tak samo kocham moją pracę i tak samo kocham Jezusa. Tak samo kocham mój telewizor i tak samo kocham Jezusa. Nie, to już jest bałwochwalstwo. To już jest bałwochwalstwo. I czasami, tak jak mówiłem, całe życie żyjemy w tym grzechu bałwochwalstwa, nigdy się za niego nie spowiadając. Że ktoś lub coś jest dla mnie ważniejszy niż Jezus. Że ktoś lub coś jest tym, kogo bardziej pragnę w swoim życiu niż Jezusa. Że ktoś lub coś jest tym, za którym moje serce i moja dusza bardziej tęskni niż za Jezusem. Jesteśmy tylko tymi, którzy z nazwy są chrześcijanami, czyli nominalnie zaliczający to minimalizm religijny, nie? Paciorek rano wieczorem, pójście do Bozi w niedzielę, zjedzenie rybki zamiast mięska w piątek, od czasu do czasu jakiś retusz na swoim sumieniu, żeby zaliczyć spowiedź i gra muzyka. I jakoś tam pójdę do nieba. No nie, to nie działa. Skąd wiesz, że to nie działa? No widzisz po swoim życiu, że to nie działa. Czasami ludzie mówią, proszę księdza, ja wierzę w Boga. Otwieram Słowo Boże i widzę, że diabeł też wierzy w Boga. Ba, on jest pewny, że Bóg jest. Słowo Boże mówi, że on nawet drży przed Bożym majestatem. Ale co z tego? Jest w piekle. Znam mnóstwo ludzi, którzy mówią, wierzę w Boga. Ale są w piekle swoich ciężkich grzechów, nałogów, z których latami nie mogą wyjść. W piekle zniszczonych relacji małżeńskich, rodzinnych. W piekle zapieklonych uczuć, nienawiści, gniewu, zemsty, odwetu, wściekłości, agresji, samoodrzucenia, potępienia, oskarżania. Ale zapytasz, czy wierzy w Boga? Proszę księdza, oczywiście, że wierzę w Boga. Rozumiecie? To nic nie daje. To, że ja wierzę, że Bóg jest, nic mi jeszcze nie daje. Wierzyć w Boga, wierzyć Bogu, to są dwie różne rzeczy. Wierzyć, że Bóg jest, a postawić Boga na pierwszym miejscu w swoim życiu, kochając Go ponad wszystko i ponad wszystkich, to dopiero wtedy zaczyna działać. Dopiero wtedy zaczyna zmieniać się moje serce, moje życie. On wchodzi do mojego serca, zaczyna wszystko zmieniać. On zaczyna wszystko porządkować, uwalniać, uzdrawiać, zaczyna zmieniać moją rodzinę, moje małżeństwo. Kiedy? Kiedy jest pierwszy. Kiedy jest królem mojego serca. Jest na tronie mojego serca. A nie dodatkiem do mojego życia w postaci przysłowiowego paciorka rano czy wieczorem. Dlatego mówię o tym, żeby Eucharystię postawić w centrum swojego dnia. Dlatego mówię o tym, byśmy sobie uświadomili, że jesteśmy świątynią Boga Wszechmogącego. Bóg Wszechmogący, a nie trochę mogący, jest we mnie. Czasami mnie to troszeczkę, powiem wam, zaskakuje i trochę żenuje, że niektórzy ludzie bardziej szukają człowieka niż Boga. Modlimy się na nabożeństwie, na Eucharystii 2-3 godziny.
Oddajemy Jezusowi wszystkie nasze problemy, wszystkie nasze sprawy, wszystkie cierpienia, bóle. A potem ktoś przychodzi do zakrystii i mówi: proszę księdza, czy mógłby się ksiądz pomodlić, bo ja mam taką sytuację. Ale powiedz, nie modliłeś się przez te 3 godziny o to? No tak, modliłem się. Nie mówiłeś o tym Jezusowi? No tak, mówiłem o tym Jezusowi. To gdzie jest twoja wiara? Czy myślisz, że jestem lepszy niż Jezus? Jezus jest w tobie, Bóg Wszechmogący, dziecko kochane. Nie leć do człowieka, jak masz wszechmogącego Boga w sobie. Gdzie jest twoja wiara? Skarby, jest to dla mnie jeden z najważniejszych ostatnio czasów przepowiadania w tym temacie. Musimy wejść na zupełnie nowy poziom wiary w naszym życiu. Wiary i zaufania Bogu, który jest we mnie. 24 na dobę. I chcę być Bogiem cudów. Tak, On posyła nas do tego, abyśmy się modlili za innych, wstawiali się za innych. To jest oczywiste. Ale musimy dojrzewać do tego poziomu, w którym On będzie dla nas wszystkim. I będziemy uwielbiali Jego obecność w nas. I zwracali się do Niego z taką wiarą, z takim zaufaniem. Bo On chce czynić cuda w naszym życiu. On chce, aby głoszona Ewangelia była okraszona znakami i cudami. To jest jeden z wymogów głoszenia prawdziwej Ewangelii. Teraz rozmawiamy z kapłanami, pytam się, powiedz mi w ostatnim miesiącu, ilu ludzi, za których się modliło i zostało uzdrowionych? Ilu ludzi zostało uwolnionych od demona, od nałogów, wyszło z grzechów ciężkich, zerwała się ta potworna, zniewalająca moc grzechu w ich życiu? Ilu ludzi w ostatnim miesiącu przyszło do Ciebie, czy napisało, powiedziało, dzięki Twojej posłudze wróciłem do Kościoła, wróciłem do Boga. I czasami jest cisza. I wtedy zadajemy sobie pytanie, czy my głosimy tą Ewangelię, którą proklamujemy chociażby z tego miejsca, nie? Czy może inną Ewangelię? Ponieważ tą Ewangelię Bóg zaświadcza znakami i cudami. Jeśli głoszeniu mojej Ewangelii nie towarzyszą znaki i cuda, to jaką Ewangelię głoszę? Może nie tą. Może nie tą. I trzeba czasami wstrząsu, takiego zobaczenia, nie? Że ja straciłem tą radykalność wiary. Straciłem tą radykalność zaufania Bogu ponad wszystko i ponad wszystkich, ponad mój rozum, który mi podpowiada często, przestań już się modlić, to już nie ma sensu, zaakceptuj to. Widocznie tak musi być. Wielokrotnie przypominam ten fragment Ewangelii, kiedy do Jezusa przychodzi zrozpaczony ojciec opętanego syna. I wpierw prosi apostołów, pomódlcie się. Apostołowie modlą się o tego syna, żeby zły duch z niego wyszedł i nie mogą go wyrzucić. Są zaskoczeni, ponieważ już w autorytecie Jezusa zostali rozesłani przez niego do różnych miast i widzieli uzdrowienia za przyczyną ich modlitwy. Widzieli uwolnienia, kiedy złe duchy wychodziły z ludzi. Przybiegali rozradowani do Jezusa. Jezus mówi, nie cieszcie się, że złe duchy się wam poddają, ale że wasze imiona są zapisane w niebie. Widziałem szatana spadającego z nieba jak błyskawica na ziemię. Nie? I teraz oni się modlą nad tym synem i nagle jest problem. Nic się nie dzieje. Nie ma przełomu. Są sfrustrowani. Ojciec tego syna, widząc, że apostołowie nie dają rady, idzie do Jezusa. Panie, czy możesz co uczynić? Jezus mówi, o plemię niewierne.
jakże wam brak wiary. Podchodzi do chłopca. Jednym rozkazem uwalnia go od tego straszliwego cierpienia, tej potwornej udręki. My byśmy na miejscu apostołów, modląc się, nie widząc rezultatów, powiedzieli, widocznie jest taka wola Boża. Widocznie Bóg tak chce. Widocznie trzeba to zaakceptować. Widocznie tak musi być. Trzeba się z tym pogodzić. Ale Jezus, który jest doskonałą teologią, Jezus, który jest doskonałą wolą Bożą, przychodzi i uwalnia tego chłopca i mówi, wolą Boga od początku było uwolnienie tego chłopca od tej udręki. Apostołowie biorą Jezusa na bok, mówią, jak to się stało? Dlaczego my nie mogliśmy? Jezus mówi, oprócz oczywiście braku wiary na takim poziomie, na którym zły duch musiałby wyjść, brakowało apostołom nieustannej modlitwy i postu, który jest jak orzeł i reszka. Przełomów w życiu duchowym. Orzeł i reszka, post i modlitwa. Większość zdumiewających przełomów w moim życiu, które widziałem, zawsze było wtedy, kiedy do modlitwy był dołączony post. Kiedy do modlitwy była dołączona ofiara, ofiara, która boli. Kiedy trzeba było z czegoś zrezygnować, z jakiejś przyjemności, złożyć coś w ofierze, co boli. Ofiara nie może być tym, co zbywa nam. Kiedy składasz ofiarę, to musi być coś, co boli. Zdumiewające jest to, że Jezus przygląda się składce w świątyni, jak ludzie wrzucają pieniążki, nie? Do koszyka. I patrzy i obserwuje poszczególnych ludzi, nie? Zdumiewające. Jezus, który przygląda się, kto ile rzuca na tacę. I mówię, bogaci, tak, rzucają dużo, ale nawet nie odczują tego, co rzucają. A wdowa rzuca 2 grosiki, całe swoje utrzymanie. Rzucając to wie, że być może umrze z głodu, że nie będzie miała zapłacić za co czynszu. Wrzuca wszystko. Ale ona wierzy Słowu Bożemu, które mówi o tym, że Bóg szczególnie wyróżnia opiekę nad wdowami. I ona wie i ufa do końca, że Bóg widzi jej ofiarę i przygotowuje przepiękną opiekę dla niej, więc nie musi się niczego bać. Wszystko będzie dobrze. Nie mówię teraz, że jak chłopaki wyjdą z tacą, to portfelami będziecie rzucać wszystko, co macie, i konta, i czeki. To nie o to chodzi. Tu chodzi o to zaufanie Bogu do końca i złożenie ofiary, która boli. Często jest tak, że my na przykład nie dostrzegamy pewnych rzeczy, które są bardzo ważne na Eucharystii. Nie? Kiedy przychodzimy do stołu eucharystycznego, przychodzimy na Eucharystię, to między innymi po zakończeniu liturgii słowa Bóg będzie nas prosił o to, abyśmy złożyli ofiarę. My sami będziemy chcieli złożyć ofiarę po to, żeby połączyć naszą ofiarę z ofiarą Jezusa na krzyżu. Aby tą ofiarną modlitwę i miłość zanieść do Boga, prosząc o niemożliwe. Ten symbol do wina, kiedy wlewamy odrobinę wody, to nie tylko połączenie bóstwa i człowieczeństwa Chrystusa, ale to dodatek naszej ofiary do ofiary Jezusa. I teraz, kiedy przychodzę na Eucharystię, nie? Na przykład modlę się o zbawienie duszy, nie?
różnych naszych zmarłych. Modlę się o uzdrowienie mojego dziecka. Może mój mąż zachorował na raka. Może moja żona straciła pracę. Może mój syn jest uwikłany w jakimś nałogu. I przychodzę na Eucharystię, zamawiam Eucharystię za niego, nie? Jezus zapyta cię, mężu, żono, mamo, tato, co złożysz w ofierze, aby otrzymać to, co prosisz? My kompletnie jesteśmy tego nieświadomi, nie? Oczywiście, że tą ofiarą jest całe nasze życie. Wszystkie cierpienia, trudy, to wszystko, co jest, no właśnie, jakąś udręką, bólem, cierpieniem, składamy to w ofierze. W ofierze możemy składać też całą naszą nędzę. To wszystko, z czym sobie nie radzimy, nasze słabości. Ale nade wszystko ofiara jest związana z czymś, co boli. Coś składam w ofierze, aby poprosić o łaskę. Łaska zawsze jest za darmo, ale współpraca z łaską kosztuje. Myślę sobie o tym doświadczeniu proroka Daniela. Kiedy modlił się 21 dni w poście, nic nie jedząc, nic nie pijąc, leżąc twarzą do ziemi, wołając o to, aby proroctwa dotyczące Izraela, aby proroctwa dotyczące przyjścia Mesjasza zrealizowały się. Miał takie pragnienie, żeby przyszedł Bóg, żeby przyszedł Mesjasz, żeby uratował Izrael. Nie musiał tego robić, ale poszedł na pustynię sam z siebie. Założył wór pokutny. Nie pił, nie jadł. Leżał twarzą do ziemi i wołał: Panie, przebacz nam nasze grzechy. Przebacz, że lekceważyliśmy Twoje imię, że nie słuchaliśmy Twoich proroków. Dokładnie wie, że realizacja Bożego miłosierdzia będzie wtedy, kiedy wejdę w pokutę, w przeproszenie, w żal za grzechy. Zdumiewające jest to, że w tej księdze nie ma nic o tym, żeby Daniel robił to, za co przeprasza. Co więcej, jest tam powiedziane, że jest kadosz, jest wyjęty z tego pogańskiego czy spoganiałego Izraela. Jest cały dla Boga. Ale fenomenalne jest to, że on leżąc twarzą do ziemi mówi: Panie, przepraszamy Cię za to, że nie słuchaliśmy Twojego głosu, nie przestrzegaliśmy Twoich przykazań, lekceważyliśmy Twoje imię. On bierze grzechy wszystkich Izraelitów na siebie. W ten oto sposób, że nie czyni się lepszym od nich. On dokładnie wie, że gdyby nie Boża łaska, gdyby nie Boża ręka, która jest nad nim, robiłby te same grzechy, które robili w Izraelu, a może jeszcze gorsze by robił. Tylko dlatego, że Boża łaska chroni go, nie czyni tych grzechów, które czynią Izraelici. Jego modlitwa jest bardzo pokorna. Bardzo pokorna. Twarzą do ziemi, w uniżeniu. Jezus powie któregoś razu, że mamy się uniżać, a Bóg nas wywyższy. Jeśli ktoś sam będzie się wywyższał, tego Bóg poniży. Jest różnica pomiędzy uniżeniem a poniżeniem. Uniżenie jest całą świadomością, że z jednej strony mam niewiarygodną wartość i godność dziecka Bożego. Jestem umiłowanym synem i córką Boga Wszechmogącego. Ale całe dobro, które mam uczynić, to jest Bóg czyniący to dobro we mnie. Że bez Jezusa nic dobrego nie jestem w stanie uczynić. Dlatego uniżam się, aby Jezus był we mnie wywyższony. Uniżam się, aby Jego dobro wytrysnęło ze mnie. I nie przypisuję sobie tego dobra, że jestem takim super i najfajnym księdzem i takie fajne rzeczy się dzieją, bo jestem taki święty. Nie, nie, nie. To Jezus we mnie. To On czyni wszystko. To, że się uśmiechniesz życzliwie do drugiego człowieka, przeprowadzisz
przysłowiową staruszkę na drugą stronę, uczynisz coś dobrego dla kogoś, powiesz serdeczne, miłe słowo, to dlatego, że Jezus ci daje tą łaskę. A nie, że ty jesteś taki fajny i taki super i naj. I nie przypisuj sobie tego, bo to jest Jego łaska w tobie, Jego moc w tobie, Jego dobroć, która przepływa przez ciebie, Jego miłość, miłosierdzie, czułość, ciepło, serdeczność. Rozumiesz? To On w tobie objawia się. Ale jak sobie przypiszesz, że to ty jesteś taka fajna i święta i zaczniesz z pogardą patrzeć na tych, którzy nie mają wiary w Boga, którzy nie chodzą do kościoła. Dziękuj całym sercem Bogu za to, że ty masz tą łaskę. Że ty możesz być tutaj tego wieczoru. Nie wywyższaj się nad tych, którzy lekceważą Boga, którzy lekceważą bycie w kościele, lekceważą sakramenty. Znajdź codziennie 5 minut, gdzie cię nikt nie widzi, gdzie położysz się krzyżem i powiesz: Panie, ja nie jestem lepsza niż mój mąż. To, że chodzę do kościoła, to, że się codziennie modlę, to, że uczestniczę w sakramentach, to jest Twoja łaska, za którą ci tak dziękuję. Ale teraz chcę się modlić za mojego męża. Jesteśmy jedno. Brzemiona nawzajem mamy nosić, a w małżeństwie w sposób szczególny. Więc to, co jest udręką, to, co jest cierpieniem, ciemnością, mrokiem mojego męża, jest również moje, bo jesteśmy jednym ciałem. Dlatego, Jezu Chryste, przed Tobą leżę teraz w całkowitym uniżeniu. W imieniu swoim i mojego męża. I przepraszamy Cię za to, że nie chodzimy do kościoła, że się nie spowiadamy, że lekceważymy Twoje imię, że nie słuchamy Twoich proroków, że nie przestrzegamy Twoich przykazań. Możesz powiedzieć: ale przecież ja to robię, to mój mąż nie robi. Wchodzisz w modlitwę Daniela. Wchodzisz w uniżenie. Dziękujesz za łaskę, ale jesteś nad, schodzisz niziutko w swojej pokorze na ten sam poziom Twojego męża, Twojej dzieci, syna, córki, nie? Twojej żony. Nie czujesz się lepszy niż on czy ona. Bóg jest wzruszony taką modlitwą. Daniel modli się w ten sposób 21 dni. I w pewnym momencie dokonuje się coś niesamowitego. Oto ma objawienie archanioła Gabriela. Dokładnie tego samego archanioła, który przyszedł do Zachariasza, kapłana, i to przyjście do Zachariasza, konfrontacja z jego mocą, z mocą archanioła była tak dramatyczna dla Zachariasza, że za nie mówił na 9 miesięcy. Pomimo tego, że miał objawienie archanioła, nie uwierzył Bogu. Musiał jako kapłan zamilknąć. Kapłan jest stworzony do głoszenia słowa. Jeśli kapłan nie trwa w ciszy, jego słowo nie będzie miało mocy poruszania ludzkich serc. Wiem, o czym mówię, bo sam walczę, żeby co chwilę nie siedzieć w internecie, co chwilę nie oglądać telewizji, co chwilę nie słuchać radia. Trwać w ciszy, bo tylko cisza jest przestrzenią, w której usłyszę głos Boga i będę proklamował Jego słowo i ono wtedy będzie mieć moc poruszania serc. Zachariasz musiał na 9 miesięcy zamilknąć, żeby wypowiedzieć po 9 miesiącach modlitwę, którą cały Kościół do końca świata będzie mówił i będzie się nią modlił. Tak zwany kantyk Zachariasza. Dla mnie fenomenalne, wiecie, że Bóg wprowadza w pozorne przekleństwo, nie? No bo teraz przez 9 miesięcy mam nie mówić. Wydaje się to czymś złym, a to jest budowanie największego błogosławieństwa, które Bóg dla ciebie przygotowuje. Po 9 miesiącach ten mężczyzna, kapłan Zachariasz, wypowiada modlitwę, którą miliardy ludzi będzie odmawiać do końca świata, każdego dnia. Fenomenalne. Łaska musi być przygotowana przez ofiarę. Odpowiedź Boga ma być przygotowana przez ofiarę. Podstawą tego jest skrucha, uniżenie.
objawienie Archanioła dla Daniela też jest dramatycznym doświadczeniem, ponieważ jego pojawienie się spowodowało, że on upadł jak martwy. Nie był w stanie się ruszyć. Dzieci z Fatimy, kiedy miały objawienie anioła Portugalii, mówią, że przez 2-3 dni nie były w stanie dojść do siebie. Trwały w ciszy, nie mogły nic wypowiedzieć. Miały wrażenie, jakby były trochę pijane. Takie jest zetknięcie nadprzyrodzoności anielskiej z naszą ludzką kondycją. Ale to, co jest najważniejsze, skarby, to to, że Daniel słyszy nieprawdopodobną nowinę. Słyszy pierwsze zdanie. Danielu, mężu umiłowany. Skarby, każdy, kto wchodzi w pokutę, czy za swoje własne grzechy, czy za grzechy innych, jest na niego wylewana niesamowita czułość Boża, niesamowita miłość. Zawsze tego doświadczam, że ja chcę doświadczyć Bożej czułości, Bożego miłosierdzia, Bożej miłości, to wchodzę w uniżenie, w skruchę serca, przepraszam Go za wszystko i trwam w tej skrusze serca. I wtedy przychodzi takie doświadczenie Jego czułości, Jego miłości, jakie nie przychodzi przez żaden inny rodzaj modlitwy, od prośby po uwielbienie. Skrucha. Mężu umiłowany, Twoja modlitwa została wysłuchana już pierwszego dnia przed Bożym tronem. Słyszysz to? Daniel jest w szoku. Modli się 21 dni w ofierze, pokucie i w uniżeniu. I słyszy, że modlitwa Daniela została wysłuchana u Boga już pierwszego dnia. O czym to świadczy? O tym, że kiedy wchodzisz w modlitwę pokuty, twoja modlitwa będzie wysłuchana przez Boga. Jeśli walczysz modlitwą pokuty o swojego męża, o swoją żonę, o swoje dzieci, o swoje wnuki, o zbawienie tych, których kochasz, tych, którzy są blisko, tych, którzy są daleko, walczysz o ich zbawienie, musisz być przekonany, że twoja modlitwa została wysłuchana u tronu Bożego już w momencie, w którym rozpoczynasz swoją modlitwę. Czyli wchodzę w modlitwę pokuty jako umiłowany syn Boga, w uniżeniu, w przeproszeniu za moje grzechy, za grzechy tych, o których walczę, za których się modlę, składam ofiarę, która boli. W wypadku Daniela post, nie jadł, nie pił 21 dni. Z całkowitym zaufaniem, że Bóg wysłuchał moją modlitwę. Zapytasz, to dlaczego 21 dni? Dlaczego pierwszego dnia nie przybył Archanioł Gabriel i nie powiedział tych samych słów? Danielu, Bóg wysłuchał twoją modlitwę. Daniel mówi. Gabriel tłumaczy dlaczego. Ponieważ przez 21 dni musiałem walczyć z księciem Tyru. Kto to jest? To są demoniczne moce. W momencie, w którym zaczynasz modlitwę pokuty, skruchy, uniżenia, składasz w ofierze siebie, składasz ofiarę w całkowitym zaufaniu Bogu, uruchamiasz potężną wojnę w świecie niewidzialnym. Potężną wojnę pomiędzy aniołami a demonami o człowieka, o którego walczysz. Bardzo często ludzie przychodzą do mnie i mówią, proszę księdza, jak to jest, że zacząłem się modlić, nie wiem, nowenną pompejańską za tego kogoś i jest jeszcze gorzej niż było. No właśnie dlatego. To znaczy, że twoja modlitwa jest bardzo skuteczna.
bo uruchomiłeś potężną wojnę w niewidzialnym świecie pomiędzy aniołami wysłanymi przez Boga, a demonami, które zniewalają tego człowieka. Rozumiesz, co dzieje się w świecie niewidzialnym? Dlatego najgorszą rzeczą, jaką jest, to poddać się i przestać się modlić w sytuacji, w której jest coraz gorzej, coraz gorzej, coraz gorzej. Zamiast coraz lepiej, coraz lepiej, coraz lepiej. Musisz być świadomy tego, że czasami, kiedy jest beznadziejnie, zwycięstwo jest na wyciągnięcie ręki. Musisz ufać do końca. Do końca. Że wszystko będzie dobrze i wszystko dobrze się skończy. Bardzo często, kiedy ludzie przychodzą do mnie z różnymi problemami, dramatycznymi problemami, i liczą na to, że w ciągu jakiejś krótkiej rozmowy ich problemy się rozwiążą. Ja rozumiem, że każdy bardzo cierpi i każdy przeżywa jakąś udrękę i ból, który czasami jest nie do zniesienia. Ale bardzo często te historie są po ludzku beznadziejne. Beznadziejne. I bardzo łatwo złapałem się na tym. Zaczynam radzić jak człowiek, który po ludzku chce rozwiązać tę sytuację. Albo w jakikolwiek sposób widzę, że mam pokusę radzić, nie wierząc w to, że to się kiedykolwiek w życiu tego człowieka czy w tym małżeństwie jakoś rozwiąże. I uświadomiłem sobie któregoś razu, że ja nie mogę modlić się z perspektywy ziemi do nieba, tylko z perspektywy nieba do ziemi. Co to znaczy? Kiedy patrzę na dany problem, daną cierpienie, daną udrękę ludzkimi oczami, to widzę sytuację beznadziejną. I też moja modlitwa nie będzie miała dużo wiary. Będzie przeniknięta zwątpieniem, niewiarą, porażką, zniechęceniem. Musimy nauczyć się, kochani, modlić z nieba na ziemię. Co to znaczy z nieba na ziemię? To znaczy, patrzę na sytuację oczami wszechmogącego Boga, a nie moimi ludzkimi oczami Dominika, który rozkłada ręce. Ja już tutaj nie jestem w stanie poradzić. Nic, sorry. No pewnie, że ja nie jestem w stanie nic poradzić w tej sytuacji. Możemy razem płakać i użalać się do końca życia nad tą sytuacją. Tyle możemy. Ale kiedy wchodzę w przestrzeń nieba, Królestwa Bożego, patrzę na Tego, który jest Panem rzeczy niemożliwych, który jest Bogiem wszechmogącym, a nie trochę mogącym, który jest nieskończenie dobry, który nieskończenie kocha tego człowieka, o którego się modlę. Wchodzę w zupełną inną przestrzeń modlitwy. Nie patrzę na rezultaty po ludzku. Nie patrzę na to, jak rozwiązać daną sytuację tylko po ludzku. Po prostu modlę się, wierząc, że Bóg teraz będzie działał. I to nie musi być jakaś wielka, długa, nieprawdopodobnie modlitwa. Czasami to jest modlitwa jednego słowa, jednego zdania. Nie wiem, dlaczego tak się dzieje, że w zdecydowanej większości przypadków Bóg chce przeprowadzić nas do odpowiedzi na nasze modlitwy w procesie. Ten proces będzie dłuższy lub krótszy, żebyśmy mogli zobaczyć tą odpowiedź i żyć
tą odpowiedzią w sposób szczególnie związany z Bożym planem dla mnie czy dla tego człowieka. Czasami muszę bardzo spokornieć, żeby całym sercem przyjąć Bożą odpowiedź, nie? Bardzo dużo ludzi, którzy, o których walczymy, o których się modlimy, muszą bardzo spokornieć, żeby z głębi serca zawołać: Boże, ratuj. Dopóki sami jakoś sobie radzą w życiu, Bóg nie będzie mógł być zbawicielem tego człowieka. Ponieważ on cały czas jakoś liczy na siebie. Jeszcze w sumie nie jest tak źle. Jeszcze nie jest tak beznadziejnie. Jeszcze jakoś to będzie. Jakoś przetrwam. I Bóg wtedy czeka, nie? Czeka. Jak człowiek dojdzie do sytuacji, gdzie już tylko może uderzyć głową w mur i wie, że tego muru głową nie przebije, kiedy dochodzi do sytuacji, w której tak zaryje o ziemię, że już nie jest w stanie się podnieść, dojdzie do sytuacji, w której dokładnie będę wiedział, tylko Bóg może mi pomóc. Tylko On. I wtedy Zbawiciel wkracza z całą swoją mocą. Z całą swoją mocą. Nie dzieje się tak we wszystkich przypadkach, ale wielu. Szczególnie tych, którzy tkwią w różnego rodzaju nałogach. Szczególnie tych, którzy są pełni pychy, zarozumiałości i dumy. Którzy są bogami dla siebie i chcą kreować swoje bóstwo i boskie uwielbienie dla siebie u innych osób. Kiedy zaczynamy się o nich modlić, bardzo często ci ludzie będą doświadczać trzęsienia ziemi w swoim życiu. Wszystko będzie im się walić. To dobrze. Dobrze, bo chodzi o to, żeby spokornieli na maksa. Żeby już nigdzie nie mieli możliwości bezpiecznego trzymania się człowieka, czy swoich układów, pieniędzy, zdolności, talentów. Żeby mogli z głębi serca zawołać: Boże, ratuj. Tylko Ty możesz mi pomóc. Proszę. To uniżenie, nie? To uniżenie. Czasami to wywyższenie będzie od razu. Czasami będzie tak, jak mówi święty Piotr: uniżcie się przed Panem, aby On was wywyższył w stosownym czasie. Przyjdzie stosowny czas. Przyjdzie Boża odpowiedź. Przyjdzie Boża łaska. Daniel wyprosił tą łaskę. 21 dni trwała odpowiedź Boga, zanim ta łaska przyszła do Daniela. To bardzo przypomina modlitwę, którą nauczył nas Jezus Chrystus. Bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Doskonała wola Boża ma się zamanifestować na ziemi, ale my musimy ją wywalczyć, aby ona z nieba przyszła na ziemię. Jak w niebie, niech będzie na ziemi. Tą walkę musimy stoczyć my. Pierwszego dnia ta łaska już jest nam dana. Musimy ją przez naszą modlitwę i ofiarę sprowadzić na ziemię, aby ona się zamanifestowała. Jezus był doskonałą ofiarą, doskonałą miłością, doskonałą pokorą. Dlatego cokolwiek nie poprosił, działo się natychmiast, od razu. My mamy Jezusa Wszechmogącego w nas. Ale często On prosi, abyśmy weszli w proces. Abyśmy weszli w proces, uświadamiając sobie, że ta łaska może być blokowana przez demony, które niszczą tego, o kogo prosimy, o kogo walczymy. Że ta łaska może być blokowana przez tego samego człowieka, przez niego samego. Że on nie chce tej łaski. My wypraszamy mu tą łaskę, Bóg już ją daje, na wyciągnięcie ręki jest, ale ten człowiek nie chce jej przyjąć. Albo demony blokują przyjęcie tej łaski. I teraz przez naszą modlitwę, uniżenie, ofiarę
sprowadzamy tą łaskę z nieba na ziemię. Mówię tak bardzo obrazowo to wszystko. Wedle wizji, która jest objawiona w Księdze Daniela. Wracam do tego, co jest tak ważne, nie? Kiedy stajesz do walki o kogoś, kogoś nawrócenie, uwolnienie, uzdrowienie. Kiedy wchodzisz w modlitwę pokuty, a Matka Boża od Fatimy począwszy woła dzisiaj do świata pokuta, pokuta, pokuta. Kiedy wchodzisz w modlitwę skruchy za grzechy, nie czyniąc się lepszym niż ten, o kogo walczysz. Kiedy w Jego imieniu przepraszasz, żałujesz, wynagradzasz Bogu. Jesteś umiłowany. Jesteś umiłowana. Wzruszasz Boga taką modlitwą. Rozumiesz? Wzruszasz Jego serce, tak się modląc. I musisz mieć pełne zaufanie, że Bóg daje ci to, o co prosisz. Że już pierwszego dnia ta modlitwa została wysłuchana. I trzeba stoczyć walkę, aby ta łaska dana od Boga pierwszego dnia zamanifestowała się w tym, o kogo walczysz. Czasami ta walka będzie krótsza, czasami dłuższa. Ale bardzo dużo też zależy od nas. Od jakości naszej modlitwy, wiary i ofiary, którą składam w tej intencji. Jezus mówi siostrze Faustynie. Chciałbym, abyśmy zakończyli wsłuchaniem się w te słowa. To jest bardzo ważne. Jezus w ogóle mówi jej, że najbardziej ranią go grzechy nieufności w jego nieskończoną dobroć. Czy kiedyś zadaliśmy sobie pytanie, jakie grzechy najbardziej bolą Boga? I czasami dajemy od razu takie ludzkie odpowiedzi według naszych kryteriów, jakie to grzechy najbardziej Boga obrażają, najbardziej Boga ranią. A Jezus mówi siostrze Faustynie, to, że nie ufasz, jak bardzo jestem dobry. Pamiętam, jak w Stanach Zjednoczonych głosiłem rekolekcję i tam był taki człowiek, z którym rozmawiałem, który lata po całym świecie, ma niesamowity charyzmat uzdrawiania i widzi ludzi wstających z wózka, odrzucających kule, uzdrawianych z chorób, których już dawno lekarze postawili krzyżyk na nich. I ten człowiek, wyobraźcie sobie, ma córeczkę. 12 lat. Od urodzenia jakaś nieuleczalna choroba. Choroba, która jest taka, że ona nawet nie może leżeć na łóżeczku. Ma taki specjalny tęblak, takie pasy, którymi jest podtrzymywana, ponieważ jej ciało od razu zaczyna gnić i odpadać. I pytam tego człowieka, nie? Co masz w sercu? Kiedy latasz po całym świecie i widzisz, jak ludzie wstają z wózków, odrzucają kule, są uzdrawiani z różnych chorób i przyjeżdżasz do swojego domu, nie? Wchodzisz do pokoju, w którym jest twoja córka. Od 12 lat modlicie się o jej uzdrowienie. Co masz w sercu?
On do mnie mówi dwie rzeczy. To, że Bóg jest nieskończenie dobry, wie, dlaczego tak jest. I że moja córka będzie uzdrowiona. Walczę tylko o to, żeby nie zwątpić, że Bóg jest nieskończenie dobry dla mojej córki i że będzie uzdrowiona. Ta córka, jestem też przekonany, że jest w pewien sposób ofiarą, dającą przez swoje cierpienie niesamowite łaski, uzdrowień przez modlitwę tego człowieka. Ona jest kanałem Bożej czułości i miłości, choć dla nas to wydaje się kompletnie bez sensu. Jezus wie dlaczego. Jezus wie dlaczego tak jest. I kiedyś będziemy Go uwielbiać i dziękować przez całą wieczność za wszystko, co nam się w życiu wydawało bez sensu, bezsensownym cierpieniem, bezsensowną udręką i bólem, o którą z jednej strony mamy modlić się całym sercem i zaufaniem, żeby On odjął tą udrękę, żeby odjął ten ból, to cierpienie, tą chorobę, a z drugiej strony mieć mentalność zwycięstwa i całkowitego zaufania, że Bóg wie, dlaczego teraz jeszcze jest tak, jak jest. I w całkowitym zaufaniu Mu to ofiaruje. Nie pozwalając sobie na najmniejszą myśl, że On jest niedobry. Że On nie ma mocy. Że On nie ma łaski dla mnie. Że nie słucha moich modlitw. Nie mogę sobie pozwolić na najmniejszą wątpliwość. Na najmniejsze zwątpienie. Na najmniejsze zniechęcenie. Na najmniejszą niewiarę. Oto toczy się walka, kiedy się modlisz. Jak bardzo zaufasz. Jezus mówi tak. Łaski z mojego miłosierdzia czerpie się jednym naczyniem, a jest nim ufność. Im dusza więcej zaufa, tym więcej otrzyma. Wielką mi są pociechą dusze o bezgranicznej ufności, bo w takie dusze przelewam wszystkie skarby swych łask. Cieszę się, że żądają wiele, bo moim pragnieniem jest dawać wiele i to bardzo wiele. Smucę się natomiast, jeżeli dusze żądają mało i zacieśniają swe serca. Masz wielkie i niepojęte prawa do mojego serca, boś dzieckiem mojej ufności. Skarby. Tym chciałbym zakończyć nasze trzydniowe rekolekcje. O łaskę bezgranicznej ufności dla każdego z nas, kiedy będziemy modlić się, że wszystko będzie dobrze i wszystko dobrze się skończy. Jezu Chryste, Królu naszych serc, Królu miłości, Królu pokoju, Ty, który jesteś wszystkim, pragniemy, żebyś był jedynym. Jezu Chryste, Twoje ciało połączyło się z naszym ciałem. Twój duch połączył się z naszym duchem. Nasze serce połączyło się z Twoim sercem. Twoje emocje, Twoje uczucia z naszymi. Przenikasz nas, każdą komórkę naszego ciała, duszy, ducha. Przenikasz nas całkowicie. Ty, który jesteś miłością. Chcemy odpoczywać w Twojej miłości.
Modlitwa, która jest całkowitym zaufaniem Tobie, jest modlitwą pełną pokoju i miłości, którą przyjmujemy, wypełniając się nią całkowicie. Zaufanie nie jest napinaniem się, żeby zaufać, bo jeszcze w nerwice wpadniemy. Zaufanie Bogu do końca jest odpoczywaniem w Jego miłości. Jest uwielbianiem Jego mądrości, Jego planu, Jego dobroci, Jego czułości dla mnie i dla tych, o których się modlę. Jezu Chryste, przyjmuję teraz Twoją miłość. Chcę odpoczywać w Twojej miłości, całkowicie uspokajając się, bo Ty, Królu Pokoju, trzymasz wszystko w swojej dłoni. Panie Panów i Królu Królów, w tym pokoju serca, w całkowitym zaufaniu, że kochasz mnie nieskończoną miłością, że jesteś dla mnie nieskończenie dobry, że jestem Twoim umiłowanym synkiem, córeczką, a Ty jesteś Abba, Tatusiem, wszechmogącym, a nie trochę mogącym. Mogę uwolnić się od każdego lęku, zwątpienia, niewiary, zniechęcenia. Duchu Święty, przejdź przez moje serce, przejdź przez mój umysł, Duchu miłości, który rozlewasz się w naszych sercach teraz, tego wieczoru, w darze ciała i krwi Jezusa Chrystusa w nas. Powiedz, jak bardzo kochasz tych, którzy najbardziej tego wieczoru potrzebują uwierzyć, że są aż tak kochani, jak tego pragną, jak za tym tęsknią. Uwolnij ich, Duchu Święty, od wszelkiego lęku o swoją przyszłość. Uwolnij ich od skupienia na nich samych. Uwolnij ich od ciągłego analizowania, jak bardzo mam ciężkie, beznadziejne życie. Uwolnij ich od ducha użalania się nad sobą. Bo jest to mur, przez który nie mogą przyjść Boże odpowiedzi. Duchu Święty, włóż w nasze serce ducha mocy, ducha wiary, całkowitego zaufania w Twoją wszechmoc i nieskończoną dobroć, w Twoją mądrość i w Twoją odpowiedź, którą dasz w takim czasie Bożym i w takich Bożych okolicznościach, które będą najpiękniejszą odpowiedzią na nasze modlitwy. Daj nam odpoczywać w całkowitym zaufaniu w Twoją nieskończoną dobroć, kiedy jeszcze nie widzimy odpowiedzi na nasze modlitwy. Daj nam łaskę dziękowania za otrzymaną łaskę, choć jeszcze nie widzimy, aby ta łaska zmieniła nasze serce lub tych,
o kogo się modlimy. Włóż w nasze serca już dziękczynienie. Abyśmy nauczyli się prosić, a potem już tylko dziękować. Dziękować, dziękować. Daj nam, Duchu Święty, łaskę nieustannego dziękowania za cuda, które Bóg już dla mnie przygotował, a uwielbienie i wdzięczność z całkowitym zaufaniem będzie kluczem do zobaczenia manifestacji tej łaski w naszym życiu. Duchu miłości, połącz małżonków, którzy są w tym Kościele, na nowo miłością, która nie jest tego świata. Proszę Cię o to, Duchu Święty, w imieniu Jezusa, aby została złamana moc ducha nieprzyjaciela w małżeństwie, aby zostało złamane nieprzebaczenie, odrzucenie, zemsta, odwet, użalanie się, pretensja, chowanie urazy, aby w imieniu Jezusa Twoje serce zostało na nowo odnowione w mocy przebaczenia, miłości, która nie pamięta złego, która nie szuka swego, która wszystko znosi, wszystkiemu wierzy, we wszystkim pokłada nadzieję, wszystkiemu ufa i wszystko przetrzyma. Miłość nigdy nie ustaje. W imieniu Jezusa małżeńska miłość odnowiona, która nigdy nie ustanie w waszych sercach. Żono, mężu, przyjmij tą łaskę. Nic nas nie może odłączyć od miłości Chrystusa. Rodzice, ogłaszajcie to w waszych sercach, nad waszymi dziećmi, które może odeszły od wiary. Synku, córeczko, nic nie może cię odłączyć od miłości Chrystusa. Prorokuj nad swoim synem, swoim córką, tato, mamo, te słowa teraz. Wejdź w całkowite zaufanie, że twoje dziecko wróci do Boga. Twój mąż, twoja żona pokocha Boga całym sercem. Wejdź w całkowite zaufanie. Złóż siebie w ofierze za tą łaskę. Wejdź w uniżenie, w stałą skruchę serca. Jezu Chryste, Ty jesteś też uzdrowicielem naszych ciał. Oddajemy Ci wszystko to, co boli. Cierpienie w naszym ciele. Jezu Chryste, w Twoje święte imię, przez moc ciała i krwi w naszym ciele i w naszej krwi, proszę Cię, aby Twoja krew popłynęła przez wszystkie chore miejsca w naszym ciele. Aby Twoje ciało Boga uzdrowiło każde miejsce bolące i cierpiące w naszym ciele. W imieniu Jezusa niech odejdzie ból ze wszystkich części naszego ciała. W imieniu Jezusa niech odejdą wszelkie migreny, wszelki ból głowy, spowodowany szczególnie stresem, napięciem, lękiem. W imieniu Jezusa. Jezu, niech Twoja święta krew popłynie przez nasz kręgosłup. Uwolni nas od wszelkiego cierpienia w kręgosłupie.
Stawy skokowe w imieniu Jezusa, bądźcie zdrowe. Niech odejdzie choroba reumatoidalna z naszych palców, stawów. W imieniu Jezusa uzdrowione kolana, biodra, łokcie, kręgi szyjne. Jezu Chryste, niech Twoja święta moc przejdzie przez wszystkie nasze stawy i uzdrowi je. Jezu, uzdrów nasze oczy, nasze uszy, aby słyszały i widziały. W imieniu Jezusa, przez Jego świętą krew, zdrowe serce. Niech odejdą wszelkie choroby wieńcowe, wszelkie arytmie serca. Jezu Chryste, w Twoje święte imię łamiemy moc wszelkich nowotworów w naszym ciele, wszelkich guzów rakowych. W imieniu Jezusa niech odejdą, znikną w imieniu Jezusa wszelkie ślady nowotworu w naszym ciele. Jezu Chryste, odnowione mięśnie, ścięgna, odnowiony duch mocą Ducha Świętego. Niech odejdzie wszelka depresja, duch niemocy, fałszywego krzyża w imieniu Jezusa. Duchu Święty, odnów nas, każdą komórkę naszego ciała. Odnów naszą duszę, odnów naszego ducha. Jezu Chryste, przyjmujemy Twoją moc uzdrowienia. Jezu Chryste, dziękujemy Ci za wszystko. Bądź błogosławiony. Chwała Ci. I za wszystkie łaski tego wieczoru. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. Za dar Matki Bożej, chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. Za dar kapłaństwa i sakramentalnego małżeństwa, chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.